Pierwotnie miała być tylko wystawa, ale w toku jej tworzenia okazało się, że jej temat odgrywa niezwykłą rolę w historii miasta, a dotyczy on kompleksu budynków przy ulicy Limanowskiego oraz jego otoczenia, czyli lasku TPD. I tak w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej powstał projekt Patrzymy, odkrywamy TPD. Projekt, który z pewnością będzie ewaluował. Wystawa w holu Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach zatytułowana Patrzymy, odkrywamy TPD to kolejna inicjatywa Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, ale na tyle ciekawa, że wystawa stała się inspiracją do realizacji długofalowego projektu, bo temat przewodni to temat bliski mieszkańcom Bartoszyc, bo dotyczy kompleksu budynków przy ulicy Limanowskiego i pobliskiego lasku TPD. Można powiedzieć śmiało, że prawie każdy mieszkaniec Bartoszyc ma wspomnienie albo z laskiem TPD, albo chodził tu do szkoły, do mechaniaka, albo gdzieś na tym terenie ma też umiejscowioną swoją historię. Mamy na przykład bardzo małą informacji na temat ogniska pracy pozaszkolnej, mamy, na której bazie powstał Młodzieżowy Dom Kultury, bo tylko jedną kronikę, a wspomnień i osób związanych z tą działalnością i z panem Gotardem jest dużo, więc po prostu chcielibyśmy być taką inspiracją do dalszych działań i chcielibyśmy zebrać te inne materiały, które nie zostały jeszcze opublikowane w jedno miejsce i zrobić kilka projektów. Dziś można skupić się na przygotowanej wystawie, ale warto podkreślić, że poprzedziła ją prelekcja dotycząca wspomnianego terenu i wskazanie, że to miejsce jest ważne dla Bartoszyc nie tylko z historycznego punktu widzenia. Kompleks budynków przy ulicy Limanowskiego i teren popularnie zwany Laskiem TPD to miejsce o niezwykłej historii wielu mieszkańców Bartoszyc. Wielu z nas ma wspomnienia z nim związane, z którymi być może chciałby podzielić się z innymi. Stąd nazwa projektu Patrzymy, odkrywamy TPD. Jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna zgromadziliśmy w jednym miejscu między innymi fotografie, dzięki udostępnieniu im przez Miejską Bibliotekę Publiczną KATL, zeskanowaliśmy dostępne monografie, część kronik dotyczących tego miejsca. Dzięki dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego przygotowaliśmy wystawę tablic, dla których inspiracją było zestawienie w jednej monografii, co było dawniej, a co jest dziś, w mieszczących się budynkach. Dodatkowo w aplikacji Geniali została przygotowana w duchu idei Odkrywamy TPD aktywna prezentacja, której link będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Założyliśmy również kanał na YouTube, na którym chcielibyśmy zgromadzić wszelkie materiały związane z tym miejscem, tak aby dotarcie do nich było łatwe. Mamy przygotowane propozycje zajęć na przyszły rok szkolny, budujące tożsamość z miejscem, ale przede wszystkim chcielibyśmy zainspirować młodzież, nauczycieli, mieszkańców, osoby zaangażowane w działalność stowarzyszeń do pisania projektów, które przyczyniłyby się do zgłębiania historii prezentowanego miejsca, dzielenia się z nami dotąd niepublikowanymi wspomnieniami, fotografiami. My ze swojej strony będziemy je gromadzić w jednym miejscu i promować, aby przybliżyć jego powojenną historię. Tak, aby udowodnić lub obalić tezę, że powojenna historia Bartoszyc jest ściśle związana z miejscem, które prezentujemy, a osoby z nim związane stanowią fundament miasta po II wojnie światowej. I nad tym już dyskutowano podczas spotkania promującego i będącego wprowadzeniem do projektu, jak zostało wspomniane, otwartego na mieszkańców. Ci z kolei, a właściwie ich rozważania nad tematem już stworzonej wystawy, byli swego rodzaju inspiracją do jej powstania, do poszukiwania historii terenu przy ulicy Limanowskiego. Próbując znaleźć różnego rodzaju materiały, zainspirowaliśmy się wątkiem na forum telewizji kablowej Bartsat, skąd jest ta nazwa, ponieważ już w roku 2011 okazało się, że mieszkańcy mało wiedzą na temat tego miejsca i momentami wymyślali takie historie, które nawet dla tych, którzy wiedzą trochę więcej o tym miejscu, były po prostu śmieszne. Dlatego czas to wyprostować i nad tymi pochylili się organizatorzy wystawy i dalej idącego projektu pod nazwą Patrzymy, odkrywamy TPD, do którego rozwoju została stworzona dobra podstawa.
Link do tej interaktywnej prezentacji Odkrywamy TPD jest dostępny w bibliotece. W bibliotece również zdigitalizowaliśmy, czyli zeskanowaliśmy wszystkie, jako pracownicy biblioteki, zeskanowaliśmy wszystkie dostępne na dzień dzisiejszy monografie. Nie skupialiśmy się na tym, co było przed wojną. Główne nasze działania skupiały się na czasach powojennych, w którym powstał ośrodek. Centralny Ośrodek Wychowawczo-Szkoleniowy RTPD w Bartoszycach. Więc jesteśmy jak gdyby takim, nazwałabym to może takim gniazdem, czy też taką, może taką skrzynią, do której można przyjść i zaczerpnąć wiedzę. Lub ją uzupełnić o swoje doświadczenia związane z tym miejscem, stąd powracamy do sedna, że projekt Patrzymy, Odkrywamy TPD jest projektem rozwojowym, otwartym na mieszkańców.